ras 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 Dobrze Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Wam wszystkim. Bardzo serdecznie witamy Was w WOAK-u na kolejnym wykładzie. Widzę tutaj oczywiście znajome twarze, które uczęszczają do nas na dyskusyjny klub jednego obrazu. Ale nie tylko są z nami te znajome twarze, są też inne osoby. A przede wszystkim chcę Państwa tutaj przywitać i przywitać też Państwa na streamie, na online, online właśnie, bo dzisiejsze wystąpienie, dlatego mam ten mikrofon, jestem tutaj podpięty, są kamery. Dzisiejsze spotkanie jest również transmitowane za pomocą naszych mediów społecznościowych i tutaj witam bardzo serdecznie wszystkich, którzy za pomocą mediów społecznościowych nas oglądają, śledzą. Dawajcie znak, gdzie nas oglądacie, bo ja wiem, że to są często różne dziwne miejsca, od kanapy począwszy, a skończywszy na dużym pokoju, małym pokoju. No, to bardzo ciekawe rzeczy. Ja chętnie sobie to potem poczytam, gdzie nas Państwo oglądają. E, tak, także zapraszam serdecznie do wpisywania, skąd, e, skąd Państwo nas e, oglądają i już też zachęcam do wpisywania komentarzy, e, a także do zadawania pytań. Może e, będzie taki czas pod koniec, na koniec wykładu, że ja postaram się na te pytania oczywiście Państwu e, odpowiedzieć. E, jeśli będę znał odpowiedź, jeśli będę znał, to, to odpowiem, jak nie, to będę wymyślał coś. Um, mam nadzieję, że z sensem. Um, natomiast no, oczywiście zachęcam Państwa do zadawania tych, tych pytań, um, dzielenia się jakimiś swoimi interpretacjami, no, dotyczącymi oczywiście. Janka Matejki. Drodzy Państwo, w tym roku Jan Matejko obchodzi, jest, mamy 130-lecie 130 rocznicy śmierci tegoż artysty. No i w związku z tym mamy też rok Jana Matejki i cały szereg różnych ciekawych wydarzeń, które można w całej Polsce Oglądać, bo jest to ogromna wystawa w Krakowie, jest to ciekawa wystawa w Warszawie. Jest również i w Toruniu pokaz obrazu Jana Matejki, obrazu zatytułowanego Astronom Kopernik, czyli Rozmowa z Bogiem. Drodzy Państwo, jeśli Państwo tego jeszcze nie widzieli, to mają Państwo jeszcze dwa dni, żeby ten obraz zobaczyć. Jest to bardzo wyjątkowa okazja i zachęcam Państwa do tego, żeby z tego skorzystać w Muzeum Okręgowym. Można ten obraz dzisiaj, dzisiaj to już nie, ale jutro i pojutrze, niestety do 16 teraz już tylko do 16 można go oglądać. W każdym razie zachęcam Państwa do tego, żeby zobaczyć obraz. Ja zdradzę Państwu, że będę o tym obrazie też dzisiaj mówił i trochę mam nadzieję ten obraz zanalizuję i powiem różne Mam nadzieję, ciekawostki. No dobrze, drodzy Państwo, to tyle takiego tytułu wstępu. Ale jeszcze zanim ja sobie tutaj na tym pomarańczowym wygodnym fotelu usiądę, to jeszcze kilka rzeczy. Bo tematem jest oczywiście Jan Matejko, ale ten temat jest dosyć prowokujący, drodzy Państwo. Bo wymyśliłem, żeby nazwać ten wykład artysta, czy tandeciarz. I skąd ta prowokacja w, w, w moim głosie i, i w tytule wykładu? Otóż, drodzy Państwo, historycy sztuki przez wiele, wiele lat, i cały czas jest wielki odłam tych historyków sztuki, którzy no, matejki nie traktują za serio. Traktują jako artystę, który był ważny, ale niekoniecznie potrafił malować. No i postaramy się dzisiaj. Trochę zmierzyć się z tym mitem, bo jedno jest, drodzy Państwo, pewne. Otóż to jest moim zdaniem jedyny malarz w Polsce, który jest chyba znany absolutnie każdemu Polakowi. I co więcej, jego twórczość wbiła się w naszą świadomość, tak jak, nie wiem, słowa hymnu czy fraza Litwo ojczyzno moje. To jest jakieś takie jednoznaczne. Natomiast wierzę, że ta twórczość, czy my cenimy Matejkę, czy go nie cenimy, ona jest cały czas z nami. I teraz zrobimy sobie, drodzy Państwo, taka interaktywna rzecz będzie, bo zróbmy sobie eksperyment. Niech Państwo zamkną oczy. Ja powiem dwa hasła. I państwo niech sobie sami odpowiedzą, także ci wszyscy tam w streamingu online, co Państwo zobaczycie przed oczyma. Macie już zamknięte oczy, jest tak jak, ja, jak Anatolij Kaszpirowski będę odliczał od dziesięciu, żartuję, żartuję. Pomyślcie sobie Państwo tak. Rejtan. Widzicie Matejkę? Widzicie tego rozdzierającego szaty mężczyznę? Bitwa pod Grunwaldem. Widzicie ten chaos bitewny na obrazie Jana Matejki? A może Stańczyk. Widzicie Jana Matejkę? Widzicie jego twarz i jego stańczyka siedzącego w tym czerwonym kubraczku? Tak. Jan Matejko, drodzy państwo, wbił się w naszą mentalność, w naszą samoświadomość, w naszą y, pamięć y, bardzo, bardzo mocno odcisnął się i co więcej, on stworzył podwaliny myślenia wizualnego całych pokoleń Polaków. I możemy go sobie ganić za to, że on nie potrafił malować, że nie był rewolucjonistą w malarstwie, ale to, co zrobił, jest niesłychanie ważne. I o tym, drodzy państwo, będzie dzisiejszy wykład. I to jest ten moment, kiedy ja siebie przechodzę na tamto miejsce. Akademickim 1843-44 głosił w paryskim Collège de France, Miał tam takie wykłady o literaturze słowiańskiej. I on, drodzy Państwo, poruszył temat nieobecności w naszej kulturze sztuk wizualnych. Przypomnę, mamy połowę wieku XIX. Mamy znanych polskich malarzy, ale oni nie byli tak rozpoznawalni, tak wielcy, jak malarze francuscy, włoscy. Nie mieliśmy swojego Leonarda. Nie mieliśmy swoich wielkich twórców. Trzeba ich było dopiero potem odkryć, ale o tym za chwilę. I Mickiewicz, drodzy Państwo, wywodził w tym swoim wykładzie, że Słowianie to lud słowa. To wiąże się oczywiście, dla Mickiewicza się wiązało z etymologią. I dlatego Słowianie jako lud słowa, nie zajmował się sztukami wizualnymi, bo Słowianie, my, Polacy, również nie potrzebujemy wizualizować sobie tego, co możemy odczuć za pomocą słowa. Tym samym stoimy wyżej od tych Włochów, Francuzów i innych, którzy muszą sobie wizualizować za pomocą obrazu. My jesteśmy wyżej, bo my potrafimy sobie wyobrażać. Ta teoria, drodzy Państwo, szybko została pochwycona, podchwycona przez Juliana Klaczko. Julian Klaczko był bardzo ważnym dla polskiej sztuki historykiem, myślicielem, bowiem wydał taką książkę Sztuka Polska i w 1857 roku twierdził, że w Polsce sztuki wizualne, w domyśle malarstwo, nie przyjmą się. A dlaczego się w Polsce nie przyjmą? bo tak jak zauważał Mickiewicz my jesteśmy skierowani na słowo ale też jesteśmy skierowani na słowo nie tylko dlatego że mamy to gdzieś we krwi ale także że udłodziliśmy się w tym konkretnym położeniu geograficznym i że nasz klimat chłodny zimy Niedźwiedzie polarne, takie różne rzeczy, ten nasz klimat predestynuje nas do bycia introwertycznymi. Nie na zewnątrz jak Włosi, tylko my, Polacy, przeżywamy wszystko wewnątrz siebie. Jesteśmy bardziej nastawieni na kulturę spirytualną, kulturę wnętrza. I to, ta kultura spirytualna, kultura duchowa, znajduje. Lepsze odbicie w literaturze, a nie w jakiejś tam sztuce wizualnej. Z kolei ludy południowe, tak jak Włosi, objawiają swoją twórczość bardziej w sztukach właśnie wizualnych. Taką taką sobie ukół teorię Julian Klaszko. Jak pewnie Państwo widzą, ta teoria jest no, nic nie warta, bo co w takim razie powiedzieć o takiej sztuce Holendrów, gdzie oni też mają tam zimno, więc też powinni być skierowani do, do wnętrza? No ale z kolei Klaczko mówi hola, hola, ale oni mają troszeczkę inaczej, bo oni mają inny sposób życia. Oni prowadzą takie ciche życie ze względu na protestantyzm i dlatego tam tak bardzo dużą popularnością cieszą się chociażby martwe natury. Te styl leben, ciche, e, e, ciche życie, ciche martwe natury. E, I ten swój, wy, tym swoim wywodem, oczywiście, wywołał ogromną burzę i polemikę. I to było bardzo dobre, e, tak naprawdę, bo zaczęto się interesować problemem sztuk wizualnych w połowie wieku XIX. E, i co więcej, klaczko skończył ten, taki, ten swój wywód cały takim bardzo mocnym stwierdzeniem. Nie pędzlem i dłutem, ale krzyżem i mieczem zwyciężała Polska. I to powiedzmy sobie szczerze, trochę narodowe zadufanie nie wszystkim się spodobało. Wielu stało przeciwko słowom klaczki, a chyba najbardziej dobitnie widać tu u Cypriana Kamila Norwida. Uf poeta, w odpowiedzi na to, co napisał Klaczko, stwierdził, że pisać o sztuce dla narodu, który ani muzeów, ani pomników właściwie mówiąc nie ma, pisać dla publiczności, która zaledwie biernie lub wypadkowo obznajomiona jest z tym przedmiotem, jest to nie pisać o sztuce, ale ją objawiać. Innymi słowy, naród bez sztuk wizualnych nie jest kompletny. I po co ja Państwu mówię ten bardzo przydługi wstęp? Bo on jest ekstremalnie ważny, żeby zrozumieć, że w tym momencie na białym koniu wjeżdża Jan Matejko. I to jest niesłychanie ważne, bo gdyby Matejko urodził się w innym czasie, to prawdopodobnie nikt z Państwa by go nie kojarzył, nie znał, byłby jakimś jednym z setek innych artystów. O których gdzieś może coś słyszeliśmy, ale tak naprawdę to słyszeli tylko historycy sztuki. Ale Matejko urodził się właśnie wtedy i właśnie wtedy zaczął e, działać, bo. E, bo. No tak, telefony oczywiście o godzinie e, bardzo późnej. E, bo e, na gruncie sztuk wizualnych Matejko stanowi. Odbicie polskiej literatury romantycznej. Zastępuje ją, będąc pewnego rodzaju przyczynkiem do dyskusji na temat narodu polskiego. I paradoksalnie, więc, sztuka matejki, mimo iż ona jest niezwykle konserwatywna, jeśli ją porównają Państwo, nie wiem, z awangardami tego czasu, przecież. Yy, w podobnym czasie we Francji w 1863 na przykład powstaje śniadanie na trawie Eduarda Maneta, wtedy kiedy Matejko tworzy swoje bardzo konserwatywne obrazy. Tam jest rewolucja wizualna, a Matejko tak bardzo konserwatywnie to wszystko tworzy. Ale jednak na naszym gruncie, na gruncie polskim, w świetle tego, co, co powiedziałem, twórczość Matejki jest wyjątkowa. Jest pierwsza i jest zupełnie inna. Matejko, Matejko stał się bez wątpienia wielkim malarzem historykiem i nie można rozumieć Matejki w odróżnieniu, w odosobnieniu od historii, bo on był takim malarzem, który objaśniał historyczne wydarzenia Polakom. I przy okazji chciał powodować tym swoim objaśnianiem dyskusję. Matejko wymyślał, zmyślał w swoich obrazach, co zresztą Państwo za chwilę zobaczą. Tam w tych obrazach jest bardzo dużo postaci, na przykład, które nie mogły być w tym momencie w owym miejscu, bo na przykład już dawno nie żyły, ale jednak są. Dlaczego? Bo Matejko nie chciał być. Reporterem historycznym, który siedzi w źródłach, a następnie przenosi wszystko tak, jak to w rzeczywistości w źródłach było. On chciał tworzyć swoją wizję historii, która miała być odpowiedzią albo kreować historię w postaci takiej, żeby to była historia e, bardzo mocno budząca ducha patriotyzmu, albo chciał, Wręcz przeciwnie, rozliczać się z upadku Rzeczpospolitej za pomocą obrazów przedstawiających wydarzenia historyczne. Stąd taki, a nie inny kształt częstokroć jego twórczości. Yy. Dlatego ten moment historyczny jest u niego taki, taki ważny. Dlatego celem tego naszego wykładu, nie będzie tylko i wyłącznie przedstawienie biografii artysty, ja też Państwu kilka faktów, oczywiście biograficznych, dzisiaj podam, ale bardziej chciałbym spróbować odpowiedzieć na pytanie o znaczenie Matejki dla sztuki, kultury i tradycji narodu polskiego. Nie wiem, czy mi się uda, może mi się troszkę uda, ale mam nadzieję, że chociaż trochę Państwu rozświetlę, jak patrzeć na Matejkę i za co go cenić. A za co może niekoniecznie. No dobrze, to tyle takiego tytułu wstępu i to teraz trochę tych faktów biograficznych. Otóż jak pewnie Państwo wiedzą, Matejko od zawsze był związany z Krakowem. Ale może Państwo tego nie wiedzą, że jego rodzina to tak naprawdę ma czeskie korzenie. Ojciec urodził się bowiem w rudnicy i pierwotnie nazywał się Franciszek Matejka. Przybył do Krakowa. To jest portret rodzinny, drodzy Państwo, który dziś znajduje się w Muzeum Narodowym albo inaczej. Jest własnością Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ale znajduje się w depozycie w domu Jana Matejki w Krakowie. I to portret, który przedstawia ojca z trójką dzieci. Matejko, Franciszek Matejka przybył do Krakowa, tam został nauczycielem fortepianu. Pożenił się z Joanną Karoliną Rosberg, ona była ewangeliczką. Wzięli zatem podwójny ślub katolicko-ewangelicki. W 1834 roku urodził się Jan Alojzy. Jana Alojzy, drodzy Państwo, był dziewiątym z jedynaściorga dzieci, jakie miała ta para. Ojciec zachęcał syna do muzyki, ale Jan Matejko nie miał żadnego talentu. Do muzyki. Absolutnie żadnego. Yy, wolał rysować żołnierzyki, którymi zresztą bawili się jego bracia. I gdy miał 7 lat, yy, zmarła jego mama, dziećmi zajęła się siostra, yy, i śmierć matki wywarła bardzo duży wpływ na osobowość malarza, głównie dlatego, że jego dzieciństwo odfitowało w różnego rodzaju lęki, przykrości. Często nie zaznawał yy, raczej przesadnie starannej opieki, o tak to by można było e, określić. Tym bardziej, że jego złamany nos nie zwrócił niczyjej uwagi i zrósł się krzywo. Dlatego na wszystkich autoportretach Matejko ma bardzo taki krzywy nos to w wyniku dziecięcego złamania. E, ojciec nie okazywał za bardzo dzieciom uczuć, takie zresztą wówczas było wychowanie. Był surowy, pozbawiony akceptacji dla artystycznej pasji syna. Dodatkowo w szkole inni uczniowie dokuczali przyszłemu malarzowi, wyśmiewając się z jego wątłej postury, z tego, że słabo się uczy, bo rzeczywiście matejko uczył się bardzo, bardzo słabo. W zasadzie poza plastyką to jego oceny były no, moc, bardzo średnie, o tak to bym określił. W pewnym jednak momencie star, jego starszy brat, starszy brat Matejki, Jana Matejki, Franciszek, zauważył, że rzeczywiście może Matejko uczy się ze wszystkich przedmiotów ile poza tą plastyką. I że e, to jest no, coś, co może stanowić jakiś dla niego e, taki punkt odbicia, i że ma do tego niewątpliwy talent talenty do rysowania. Namówił więc ojca, do tego, żeby umieścił Jana w szkole plastycznej. I w wieku 14 lat rozpoczął Jan Matejko naukę w Szkole Sztuk Pięknych. Był małomówny, pracowity, dorabiał na przybory malarskie, malując szyldy i kolorując fotografie. Tak, wtedy się kolorowało fotografie, żeby fotografia była kolorowa. I za te zarobione pieniądze, drodzy Państwo, dopiero w 1857 roku kupił sobie pierwsze okulary i nie musiał się męczyć z monoklem. W, w tej Szkole Sztuk Pięknych szefem był podówczas Wojciech Sztatler, bardzo znany yy, polski, polski malarz, ale duży wpływ na Matejkę wywali również Józef Kremer i Władysław Łuszczkiewicz i to oni zainspirowali Matejkę do szkicowania krakowskich zabytków. To jest bardzo ważne, bo Matejko od samego początku, będąc no, jednak młodym chłopakiem, już zaczął szkicować nie tylko krakowskie zabytki, ale też krakowskie detale. I zaczął tworzyć coś takiego jak Skarbczyk. Ten Skarbczyk dzisiaj można oglądać to jest ogromna baza rysunków którą możecie Państwo zobaczyć w dużej mierze właśnie w, na ekspozycji w domu Matejki, ale obok tego można też zobaczyć chociażby na tej dużej wystawie część tych rzeczy, wystawie w Krakowie w Muzeum Narodowym właśnie z tego skarbczyka. No, Matejko był bardzo wielowymiarowy, on nie tylko rysował, ale także projektował ubiory, projektował stroje. To też wszystko na tej wystawie można zobaczyć. Dla niego ważną rzeczą była taka wnikliwość, wnikliwość historyka i dbałość o detal. To wszystko przydało mu się bardzo dobrze po później. Bo Matejko siadając do każdego obrazu historycznego robił ogromny, dziś byśmy powiedzieli research. To nie było tak, że on siadał i malował z głowy. To naprawdę było wszystko oparte o studia często w archiwach ale także o studia e, detali architektonicznych e, szczegółów szczegółów ubioru i tak dalej szczegółów broni na przykład i tak dalej i tak dalej. E, dopiero e, on za bardzo nie miał pieniędzy na podróże, e, więc dopiero gdy dostał stypendium stypendium które przyznano mu w szkole w 1858 roku wyjechał do Monachium. Wtedy e, polscy e, artyści, polscy twórcy, jeśli chcieli się dalej rozwijać, to najczęściej wyjeżdżali właśnie do Monachium. A to dlatego, że tam było e, jakby najłatwiej. Tam zresztą była taka duża kolonia polska, e, polskich twórców, e, no i tam przede wszystkim była akademia Sztuk Pięknych. E, w Krakowie, tejże akademii nie było, tam była tylko szkoła ponadpodstawowa, taka. E, więc ktoś, kto chciał się dalej szkolić, dalej rozwijać, musiał. Uciekać z Krakowa i wyjechać na przykład do Monachium. Na wyjazd do Włoch albo do Paryża raczej pieniędzy nasi rodacy nie mieli, więc to, te, to Monachium było takim naturalnym y, kierunkiem. Y, gdy Matejko przyjechał do, do, do Monachium, to miał możliwość zetknięcia się tam z wspaniałym monachijskim muzeum a tam są takie dzieła jak dzieła Antona van Dajka, Petera Paula Rubensa, Rembrandta van Rina, ale także Wenecjan, m.in. Weroneza, Tycjana, Tintoretta. Co ciekawe, będąc tam na stypendium nie za dużo skorzystał z nauki teoretycznej, a ja to dlatego nie za dużo skorzystał, bo bardzo słabo mówił po niemiecku. Za to studiowanie mistrzów, wielkich mistrzów, bardzo, bardzo dużą mu dało. I co ciekawe, to właśnie, to właśnie tam zetknął się też z malarzami ówczesnymi malarzami historycznymi. Dziś za bardzo nikt o tych malarzach historycznych w Polsce nie pamięta. Ale kiedyś takie tacy artyści, jak Paul Delaroche czy Karl von Pilotti, to, byli, to były gwiazdy. Gwiazdy Salonów. Które za swoje obrazy inkasowały ogromne pieniądze. I gdy zapoznał się z ich twórczością, i też to, w jaki sposób oni tworzyli te obrazy, to matejkę, ta, ta, to spotkanie z ich twórczością utwierdziło ostatecznie w przekonaniu, że chce zostać malarzem historycznym. I jego pierwszym takim obrazem o charakterze właśnie historycznym był obraz, który znajduje się dzisiaj w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. To są carowie szujscy przed Zygmuntem III z 1853 roku. Co ciekawe, gdy Matejko poznał twórczość Pola de la Rocha, Karla von Pilotiego, to zrozumiał, na czym polega ich sukces. Na czym polega ich sukces? Drodzy Państwo, Akademicka forma i nieco plotkarski charakter, charakter wydarzenia. Czyli wybieramy sobie ważny moment z historii świata, bądź historii sławnego człowieka. To tutaj, yy, przepraszam, no tutaj macie śmierć, zabójstwo Juliusza Cezara, prawda? Wszyscy wiemy o co chodzi, te sztylety wbite, i ty brutuj się przeciwko mnie, te bruty kontra me. E, wszyscy to pamiętamy. No więc to budzi jakieś nasze e, dobre, takie skojarzenia. Znamy tę historię, wiemy o co chodzi. E, łatwo jest też przedstawić tutaj emocje. I w ten sposób e, dobrze sprzedawała się różnego rodzaju śmierć. Ale także dramatyczne wydarzenia z życia danej osobowości, yy, osobistości. Yy. I Matejko bardzo dobrze zrozumiał tę lekcję Pola de la Rocha i Kalafon Pilotiego, jednak przeniósł to, czy chciał to na, przenieść na nasz własny polski grunt. I być może dlatego nie odniósł też takiego sukcesu, yy, jak mógłby od, odnieść na arenie międzynarodowej. Bo przede wszystkim wybierał motywy z naszej historii, z polskiej historii, nie z historii europejskiej, bo zawsze przede wszystkim był patriotą polskim i Polakiem. I to go jakby na, na, napędzało do tego, żeby tworzyć i opowiadać o naszej historii. Z drugiej strony, nie miał też takiego warsztatu jak Piloti czy, czy, czy De La Roche, bo nie miał tej akademickiej. Akademickiego doświadczenia. Jednak ci artyści studiowali, uczyli się, dużo szkicowali, znali też no, dokonania największych artystów w rodzaju Rafaela czy, czy Michała Anioła. Niemniej jednak, Matejko początkowo właśnie chciał tworzyć w takim oto stylu. No i mamy tutaj oczywiście czarów szujskich, ale przede wszystkim mamy na przykład taki obraz. To jest Jan Kochanowski ze zmarłą urszulką. Obraz, oryginał tego przedstawienia zaginął. My znamy dzisiaj tylko szkic do tego obrazu. On zresztą jest też wystawiony na. W tej wystawie w Krakowie, jedno takie, takie wydarzenie. To się podobało, bo to budziło emocje. Bo my oczywiście mamy przed oczyma Polacy. Oczywiście treny Jana Kochanowskiego i ten ból po stracie swojej ukochanej orszulki. Jednak już wkrótce Matejko idzie trochę dalej. Trochę zmienia to swoje myślenie i zaczyna kroczyć swoją własną. Artystyczną ścieżką, i tutaj reprezentacją jest pierwszy wielki obraz historyczny, a jednocześnie, w mojej opinii, jeden z najlepszych obrazów, jakie Matejko namalował. Ten obraz to oczywiście stańczyk. Obraz, który pokazuje zupełnie nowe myślenie Jana Matejki. Stańczyk się znajduje oczywiście w Muzeum Narodowym w Warszawie. Został namalowany w 1862 roku. I tutaj chcę Państwu powiedzieć, 62 rok, a 63 maluje Edward Manet, śniadanie na trawie, które zrywa po prostu ze wszystkimi formalnymi i treściowymi przede wszystkim, przede wszystkim kwestiami. Wywołuje tym ogromny skandal, bo pośród mężczyzn ubranych siedzi naga kobieta, Kobieta I nie jest to ani nimfa, ani Wenus, tylko po prostu naga kobieta. Co zrobiło tak holendalny skandal, że no, no ludzie opluwali tenże obraz niemalże. A Matejko w tym czasie maluje takie bardzo uładzone dzieło. Ale jeżeli przerzucimy to na nasz grunt, to bardzo dobrze zrozumiemy, dlaczego on takie dzieło maluje. Pełna nazwa, pełny tytuł tego obraza, obrazu to Stańczyk na balu królowej Bony wobec straconego Smoleńska. I Maluj, Ma, Madyko maluje go mając zaledwie 24 lata i dzięki temu obrazowi zdobywa sławę i trochę z nic nieznaczącego twórcy wyrasta na jednego z najważniejszych artystów narodowych, a jego sztuka zaczyna się wpisywać idealnie w prowadzoną podówczas dyskusję. Jaką dyskusję? A mianowicie dyskusję, którą cały czas bardzo silnie prowadzi się w Polsce. Dlaczego Polacy stracili niepodległość? Mamy 62 rok rok przed wybuchem Powstania Styczniowego. Te wewnątrz polskie argumenty i patriotyczne postawy bardzo mocno wówczas wzbierają. I to jest taka jedna wielka beczka prochu, przypomnę, tylko potem branka, i od razu wszystko w 1963 yy, puściło. Yy. I stańczyk jest właśnie takim obrazem, obrazem, który nie ma być tylko i wyłącznie przedstawieniem historycznego błazna królowej Bony, ale ma wyłożyć teorię historiozoficzną Jana Matejki. Bo co my widzimy na tymże obrazie? Otóż, drodzy Państwo, widzimy królewskiego błazna, który siedzi sobie w fotelu. Błazen ma zaplecione dłonie, jest zamyślony. Z lewej strony widać okno z wieżą katedry i spadającą gwiazdą. Ja tu Państwu przybliżę to troszeczkę. Obok fotela możemy dostrzec rzucony kaduceusz. Kaduceusz to taka błazeńska laska. Na stole z kolei widać. Tu Państwo doskonale to widzą. Na stole widać list. List, który informuje o utracie Smoleńska. Informuje, że ta utrata Smoleńska miała miejsce w 1514 roku. Tam jest, tam jest data. Natomiast w tle widzicie Państwo salę. Stańcującymi, bawiącymi się świetnie ludźmi. I jak zawsze, oczywiście, obraz u Matejki jest zakorzeniony bardzo mocno w historii. W 1514 roku Rzeczpospolita utrociła Smoleńsk na rzecz Wielkiego Księstwa Rosyjskiego. Było to, była to porażka, zwycięstwo Rosji, które rozpoczęło stopniowe osłabianie Rzeczpospolitej. Z tym, że wtedy nikt z polskiej szlachty nie przywiązywał do tego większej uwagi? Obraz zawiera jednak pewien błąd. Smoleńsk został stracony w roku 1514. Natomiast bal na zamku królowej Bony, która została żoną Zygmunta, Zygmunta Starego, mógł się odbyć dopiero po roku 1518. A dlaczego? Bo w 1518 Bona została żoną Zygmunta Starego. Nic więc dziwnego, że ten obraz zawiera no, historyczny, duży historyczny błąd. Nie jest to jednak oczywiście pomyłka, tylko celowy zabieg. Zabieg mający kwestie symboliczne. Matejko bowiem po raz pierwszy kreuje taką całościową wizję historii. W jednym obrazie stara się zamknąć cały wykład o upadku Rzeczpospolitej. Obraz jest bowiem takim swoistym pokazaniem rzeczywistości na wspak, arebur, błazen, który powinien wszystkich rozśmieszać. Tu, jako jedyny, zachowuje powagę. W momencie przecież, kiedy przychodzą wieści o tym, że tracimy tak ważny strategiczny punkt. E, władcy, można władcy, powinni usiąść i to oni powinni zapleść dłonie i zacząć dumać nad tym, że u, wróg u bram. Ale możni mają to zupełnie w nosie. Możni się bawią, możni tańczą, możni piją, możni jedzą. A kto się zatroskał? Błazen. Błazen, który jako ten wesołek i trefniś dostrzega, że oto przemija chwała Rzeczpospolitej. Sic transit gloria polone, czyli tak przemija chwała Polski. To parafraza łacińskiego przysłowia sic transit gloria mundi. I na obrazie mamy jeszcze jeden bardzo znaczący symbol. W tle widać katedrę na Wawelu, ale także tę kometę. Kometę, która jest zawsze wieszczy kometa zawsze wieszczy zły omen. Jest zapowiedzią, że Rzeczpospolita upadnie. Upadnie jej, jej, jej potęga. A dlaczego. Matejko umieścił akcję podczas balu królowej Bony, która no, no i tutaj z, 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 pomylił się, znaczy pomylił się, specjalnie się pomylił o te cztery lata. Dlaczego umieścił właśnie cztery lata po utracie Smoleńska? Prawdopodobnie dlatego, że królowa Bona była przez wielu postrzegana jako osoba odpowiedzialna za zepsucie szlachty. Dlaczego? Yy, otóż to ona przywiozła do Polski nowe zwyczaje, bale, maskarady, jakieś erudycyjne dyskusje i skupienie się na tym, co we Włoszech, cały tak naprawdę okres renesansu było na porządku dziennym, to znaczy, że bogaci w okresie manieryzmu bawili się w jakieś takie fajne rzeczy inspirowane mitologią, Tworząc właśnie maskarady, takie erudycyjne dyskusje, takie swoiste bale. I w oczach matejki i także niektórych historyków, to właśnie to zepsuło szlachtę. Elita Rzeczpospolitej zachłysnęła się tego typu stylem życia, zaczęła się zajadać ziemniakami i włoszczyzną tak jak dzisiaj elity się zajadają krewetkami i różnymi innymi ośmiorniczkami. Yy, także właśnie w ten sposób te elity RP się zachłysnęły i przestały myśleć o Polsce. Yy, I Matejko skarża pośrednio tym samym yy, królową Bonę o to, że popsuła naszą szlachtę. Yy, obraz ma więc w sobie pewien profetyzm. Ale też obraz ma takie ważne przesłanie, bo przedstawia samego malarza. Jako błazna, jako stańczyka malarz autoportretował siebie. Jest więc tutaj, czy Matejko stawia się tutaj jako ktoś jak, taki jak wieszcz. Oto mówi, patrzcie. To jestem ja, malarz. Ja od dzisiaj będę wam trochę tę historię pokazywał, trochę ją objaśniał, ale przede wszystkim będę wam wytykał wasze narodowe wady. Będę was pobudzał do dyskusji. Będę tym człowiekiem, który widzi lepiej i ostrzej, a pomoże mi w tym mój talent malarski. Ale także wiara. Jak zauważycie, na piersiach stańczyk ma medalik z matką boską, który z matką boską który wygląda mu spod koszuli. Obraz ma, drodzy Państwo, bardzo ciekawe losy, bowiem nie został doceniony w momencie swojego powstania. Owszem, Zauważono go, ale chyba jeszcze Polacy nie byli gotowi na tego typu malowidło. Chyba nie chcieli, żeby ktoś był ich sumieniem, szczególnie w takim momencie, tuż przed wybuchem powstania, kiedy te patriotyczne odczucia patriotyczny zryw wisiał w powietrzu. I ludzie raczej potrzebowali zagrzewania do walki, niż pokazywania: Słuchajcie, to wasza wina, że dzisiaj żyjemy w kraju, który, którego nie ma na mapie. Yy, I o co chodziło? Otóż yy, obraz stał się przedmiotem loterii. I w momencie, kiedy ogłoszono tę loterię, wygrał tę loterię słuchajcie, drodzy Państwo, niejaki obywatel korytko. Powiesił sobie byle gdzie, w jakiejś wilgotnej suterenie, czasami wycierał ostrą szmatą, czyniąc płótno zresztą wiele szkód. I dopiero wiele, wiele lat później uznany został tenże obraz za jedno z największych arcydzieł polskiego malarstwa. Odkupiony został za ogromne pieniądze i spoczął w zbiorach narodowych. Wtedy też przeszedł w gruntowną konserwację. W czasie II wojny światowej zginął na wiele lat, został odnaleziony w ZSRR w 1956 roku i znalazł swoje miejsce w Muzeum Narodowym we Warszawie, gdzie mówiący te słowa wielokrotnie się w niego wpatrywał i pewnie wpatrywać się jeszcze będzie. Rok po namalowaniu, drodzy Państwo, stańczyka wybucha powstanie styczniowe. W powstaniu walczą bracia Matejki, ale artysta sam ze względu na swój bardzo zły stan zdrowia nie decyduje się na udział w walkach, ale trzeba powiedzieć, że aktywnie pomaga powstańcom, między innymi wożąc broń i przekazując pieniądze. W tym samym czasie pracuje też nad jednym ze swoich najważniejszych dzieł, a mianowicie nad kazaniem skargi. I to właśnie tutaj wyłożył chyba całość swojej filozofii malarskiej. I paradoksalnie obraz nie ma jakichś odpowiedników, zarówno formalnych jak i treściowych we wcześniejszym polskim malarstwie w ogóle. Kazanie skargi zostało namalowane, tak jak powiedziałem, po klęsce z powstania styczniowego w 1864 roku. Dzisiaj jest prezentowane na Zamku Królewskim w Warszawie. Jest to pierwszy z tych takich dużych wielkich obrazów historycznych Jana Matejki. 224 cm na 397 Pewne cechy filozofii matejki już były zawarte w Stańczyku, ale dopiero w kazaniu skargi to wszystko się zmanifestowało z pełną mocą. Jest to obraz historyczny, publicystyczny, ale i profetyczny. Matejko, tworząc po Powstania Styczniowego, ma pewien dylemat. Czy sztuka ma krzepić, czy komentować? I zdecydował się, że najważniejszy jest pewnego typu rachunek sumienia. I o tym jest właśnie, i tym jest właśnie kazanie skargi. Akcja rozgrywa się w dosyć trudnej do określenia przestrzeni. Dopiero uważne wpatrzenie się w obraz pokazuje nam, że całość ma miejsce w katedrze wawelskiej, a skarga stoi u stóp najważniejszego ołtarza narodowego czyli konfesji świętego Stanisława. Który jest patronem Polski. Jest to oczywiście pewnego rodzaju błąd, bo dzisiaj wiemy, że kazania sejmowe Piotra Skargi nigdy, nigdzie nie zostały wygłoszone. Były jedynie tekstem, ani w Sejmie, ani w żadnej katedrze. Niemniej jednak Matejko tworzy tutaj pewnego rodzaju wizję. Gest, który wykonuje skarga, podkreślony jest jasnym światłem, za nim, na jego dłoniach i twarzy, co, to, to, co stanowi taki wyraźny kontrast z bardzo estetycznym ubraniem ożywionym jedynie żółtą stułą. Skarga napomina i wieszczy zagładę Rzeczpospolitej. Jest jak prorok. Jest to bowiem, i tutaj podaję to za Gorzkowskim, który był sekretarzem Matejki i... Bardzo dobrym przyjacielem artysty, z którym Matejko wielokrotnie konsultował, rozmawiał. I według Gorzkowskiego jest to fragment skazań, skargi, kiedy ten mówi, Będziecie bez ojczyzny i królestwa swego, wygnańcy, nędzni, wzgardzeni, ubodzy włóczęgowie. Skarga przemawia oczywiście do najważniejszych ludzi w państwie. Do króla Zygmunta III Wazy. I jego dworu, jak widzicie Państwo, Zygmunt III nie jest za bardzo zainteresowany tym, co się tutaj dzieje. Po prawej stronie od króla stoi magnateria i rokoszanie, czyli uczestnicy Rokoszu Zebrzydowskiego, m.in. Janusz Radziwiłł, Michał Zebrzydowski, Stanisław Diabeł-Stadnicki. To oni, drodzy Państwo, kilka lat później wystąpią przeciwko królowi w zbrojnym powstaniu w wojnie domowej. Które dodatkowo osłabi i tak już coraz bardziej słabą Rzeczpospolitą. Ważną postacią jest Hetman Jan Zamojski. On tu jest trochę gloryfikowany przez Jana Matejkę. Siedzi po lewej stronie, na podwyższeniu, wyżej niż król. Jest też bardziej zasłuchany. Matejko w taki sposób trochę gloryfikuje Hetmana, pokazuje, że to on był tym, który studził wybryki magnaterii i walczył o silniejsze państwo. I jak wiadomo, gdy go zabrakło, wybuchł rokorze roko, zebrzydowskiego, a wewnętrzne swary przyczyniły się do osłabienia Rzeczpospolitej. W centrum obrazu leży rękawica. I to jest taka pewna tajemnica. Tajemnica rękawica. Taka, taki rym mi się nasunął. Yy, yy, trudno ją bowiem przypisać do yy, jakiejś konkretnej postaci. Pierwsi badacze, w tym Goszkowski, wskazywali, że może to jest rękawica należąca do magnaterii, która, którą ta rzuca królowi. Bo otóż rzucamy królowi, a za kilka lat królu królu, my przeciwko tobie wystąpimy w Rokoszu Zebrzydowskiego. Nowsze badania mówią, że rękawica należy do króla Zygmunta III który to właśnie swoimi nieudolnymi rządami prowokuje magnaterię. Rzuca ją magnaterii, która wystąpi przeciwko niemu zbrojnie już niedługo. Obraz po raz kolejny zawiera też błędy historyczne, bo mamy tutaj Annę Jagielonkę, która w 1597 roku, kiedy to głoszone, kiedy to miały być głoszone te kazania sejmowe, już dawno nie żyła. Batyko wprowadza ją jednak jako rodzaj takiego ducha wielkiej potęgi Jagiellonów, który wraz ze śmiercią Anny Jagiellonki zniknął. Ta wielka potęga Jagiellonów się rozpłynęła. Matejko namalował obraz po załamaniu się Powstania Styczniowego, co jeszcze bardziej potęguje tę taką grozę nieruchomego, skamieniałego, z przerażenia audytorium. I Ujętego bardzo dynamicznie, natchnionego natchnionej postaci królewskiego spowiednika i kaznodziei, to Michał Szwejcer, powstaniec listopadowy i towiańczyk pozował do obrazu jako Piotr Skarga. I tu mało, mała dygresja otóż, bardzo często Matejko wybierał modeli, do swoich obrazów spośród swoich przyjaciół i znajomych. Oczywiście, to było bardzo często tak, że starał się opierać na opisach, starał się opierać też na jakichś e, e, źródłach, bądź, jeżeli były, na portretach. Tak jest na przykład w wypadku astronoma Kopernika, gdzie też przyjaciel, znajomy pozował do tego obrazu, ale, ale, Obraz też jest oparty na słynnym portrecie Kopernika znajdującym się w sali Ratusza Staromiejskiego w Toruniu. Drodzy Państwo, wracając do skargi, kazania skargi. Ono odnosi bezpre bezprecedensowy sukces. Tłumy przychodzą na wystawę. Obraz współbrzmi z taką bardzo patriotyczną atmosferą. Ta patriotyczna atmosfera zapanowała oczywiście po klęsce powstania styczniowego. Przyczyn tej klęski każdy szukał w tym, że Polacy nie potrafili być jednością. I Matejko idealnie się w to wpisał, pokazał bowiem, że my się tutaj kłócimy, rękawice sobie rzucamy, ale tak naprawdę nie cierpimy my personalnie na tym, tylko cierpi całe państwo, a w konsekwencji także i my. Dochód z tejże wystawy Matejko przeznaczył na sieroty. Obraz sprzedał, zaś pieniądze, jakie nań zarobił, wykorzystał do tego, żeby poślubić Teodorę Giebłotowską. Z rodem Giebutowskich przyjaźnił się od wielu lat. W Teodorze kochał się bardzo, bardzo długo, ta jednak nie chciała słyszeć o ślubie z osobą niebającą pieniędzy. Sukces tegoż obrazu ułatwił zdobycie ręki kobiety. Kilka miesięcy po ślubie wyjeżdżają do Paryża, gdzie ponownie jest pokazywane kazanie skargi, i tam Matejko otrzymuje za to kazanie skargi złoty medal na wystawie salonu w 1865 roku. To przynosi mu prestiż, sławę. No i podczas tejże podróży Matejko stara się też doskonalić warsztat, kopiując w muzeach europejskich Wielkich Mistrzów. To, drodzy państwo, nie jest bez znaczenia, bo ja potem też państwu pokażę, że on często korzystał bardzo mocno z wzorców wizualnych, które gdzieś podpatrzył u wielkich twórców w rodzaju, nie wiem, tam Paolo Uccello, czy Rafaela, czy Michała Anioła. W 1865 roku wracają do Krakowa. Teodora jest w ciąży, zaś Matejko pracuje nad kolejnym niezwykle ważnym obrazem nad Rejtanem. Rejtan, czyli Upadek Polski, 1866 rok i to jest kolejny obraz, gdzie Matejko sobie pomyślał: Kurczę, sprzedał mi się tak dobrze też ten obraz i wzbudził tak ogromny entuzjazm publiczności, że ja dalej będę krytykował i pokazywał. Gdzie popełniliśmy my, jako Polacy, błąd i co doprowadziło do utraty Rzeczpospolitej, i tej utraty niepodległości. Także jest to kolejny obraz, który jest swoistym rachunkiem sumienia. I podobnie jak we wcześniejszych płótnach historycznych, tu także mamy przekłamania historyczne. Wszystkie one są jednak stworzone po to, żeby ukazać pewne zjawisko. To nie jest ilustracja historyczna momentu, jakim był protest Rejtana, ale raczej całościowe ujęcie upadku Rzeczypospolitej. Stąd zresztą tytuł. Jest to bez wątpienia jeden z najbardziej dramatycznych momentów w historii Polski. Sejm ma właśnie dać zgodę na pierwszy rozbiór. Nikt nie porostestuje, tylko jeden poseł, Tadeusz Rejtan, który rzuca się pod drzwi i krzyczy: Zabijcie mnie, ale nie zabijajcie ojczyzny. Jak widzicie Państwo na progu, leży oczywiście Tadeusz Rejtan. Nad nim stoją osoby, które według matejki i ówczesnych historyków to jest ważne, bo, bo, bo dzisiaj trochę inaczej się na ten temat patrzy przyczyniły się do rozbioru Polski. Wiele z obecnych na obrazie osób w istocie było nieobecnych podczas tej sceny. Ale jest to, tak jak już mówiłem, kolejne płótno, w którym artysta stara się raczej dać całościową wizję, niż stricte historyczny przekaz. Nad Rejtanem stoi tutaj Adam Poniński, wskazując sto stojącą za drzwiami Straż Rosyjską. To jest oczywiste przekłamanie, tak nie było. Z lewej strony stoi Szczęsny Potocki. W rzeczywistości miał wówczas 21 lat. I na Sejmowej sali wcale go nie było. Hetman polny koronny Franciszek Ksawery Branicki, tutaj, kryje twarz w dłoniach. Cała trójka zmierza do sali Senatu w celu złożenia podpisu pod traktatem rozbiorowym. Po lewej stronie, tutaj, i tu damy powiększenie, o! Po lewej stronie, Matejko umieścił za przewróconym fotelem postać Franciszka Salezego Potockiego. To też Potocki, ale całkiem kominfo. Franciszek Salezy Franciszek Salezy Potocki z karabelą, z w bogatym, w bogatym szlacheckim stroju ze wstęgą orderu Orła Białego. Ten jeden z najpotężniejszych Magnatów ówczesnej Rzeczypospolitej. Nie żył w momencie, kiedy ten, kiedy sejm rozbiorowy radził, ale malarz celowo go wprowadził do obrazu jako symbol schodzącego, bezradnego i pokonanego świata sarmackiego oraz pewnego magnackiego egoizmu. Salezy Potocki idzie jak ślepiec. Przed siebie otumaniony tym, co się wszystkim stało. I ten ślepy chód symbolizuje trochę ślepotę magnaterii, której brak dalekowzroczności doprowadził do Upadku Rzeczpospolitej. Możemy też rozpoznać o tutaj naszego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego, który zszedł z tronu, stoi bezradny, zamyślony, z zegarkiem w ręku. Tutaj widać ten jego. Zegarek. Yy... Jego czas już minął. A on mimo tego nie mógł zaprotestować. Że, że, że nie mógł zaprotestować i wybrał mniejsze, yy, mniejsze, yy, mniejsze zło. W Loży siedzą dwie najważniejsze kobiety owego czasu. To Izabela Lubomirska i Izabela Czartoryska. Obie wdzięczą się do ambasadora rosyjskiego Nikołaja. Riepina. To kolejna nieścisłość, bowiem Riepin już dawno w tych czasach nie był ambasadorem, ale to on jest przecież autorem aktu abdykacji i stąd jego obecność w obrazie. No a nad wszystkim, drodzy państwo, góruje portret Carycy. Carycy Katarzyny. W carycy Katarzyny, tak. Warto zwrócić uwagę, że sala sejmowa jest popękana, zrujnowana. Kotary są podarte, świece wypalone, a wszędzie widać bezład i bałagan. I ten bałagan jest także symbolem bałaganu w państwie, który doprowadza do Upadku Rzeczpospolitej. Warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden element. Toczące się pod. Tu może trochę słabo widać na tym tym, ale tu mają Państwo. Toczące się nad, pod nogami bohaterów. Pieniążki, rubelki, dokładnie. Eee, tak, to są Judaszowe ruble, za które została sprzedana Polska. I mimo, drodzy państwo, tej ogromnej pracy, jaką włożył w ten obraz Matejko, malowidło wywołało ogromny skandal. Nie tylko dlatego, bo tego Matejko trochę chyba nie przewidział, że wciąż żyli potomkowie protagonistów obrazu którym bardzo nie podobało się, że Matejko pokazał to wszystko jednostronnie. Bo trochę między Bogiem a prawdą on pokazał to wszystko jednostronnie. Nie, żeby oczywiście pewnych rzeczy bronić. Niemniej jednak wielu zarzucało Matejce, że przesadził z krytyką. Ale ta krytyka nie tylko przyszła ze strony krewnych osób uczestniczących w tych wydarzeniach, ale co ciekawe, Przyszła również y, od y, polskich intelektualistów. Y, ta krytyka mówiła mniej więcej tak, że w tak trudnym czasie, w jakim znalazła się Polska, nie można dodatkowo jej kopać i lżyć. Powinniśmy szukać w czasach naszej historii momentów chwalebnych, a nie tych wszystkich y, złych, rozdzierających szaty y, y, momentów. Kraszewski pisał między innymi, czy napisał takie słynne zdanie, które być może Państwo kojarzą yy, i sprawił, że od tego czasu Matejko był z Kraszewskim mocno skłócony. To zdanie brzmi trupa matki policzkować się nie godzi. Paradoksalnie Matejko za obraz zdobywa na wystawie w Paryżu w 1867 roku złoty medal. To ułatwia mu zresztą sprzedaż obrazu. Jest taka anegdota. Drodzy Państwo, bo obraz zostaje kupiony, ale nie przez Polaka, a przez cesarza, Franciszka Józefa z rodu Habsburgów. No i według anegdoty Matejko po dokonaniu tejże transakcji miał powiedzieć kupili żywych, mogą kupić i malowanych. Gdy imperium Habsburgów przestało istnieć, obraz wrócił do Polski i został kupiony przez nasz rząd. Matejko bardzo przeżył krytykę Rejtana. Namalował nawet obraz zatytułowany Wyrok na Matejkę. Tak oto tłumaczył też swoją motywację do namalowania tego obrazu. Jestem jak pod pręgierzem, skazali mnie na śmierć, tak, bo jeśli nie kupią nic mojego i wmówią mieszczaństwo, że maluję źle, to skończą mnie jako człowieka i artystę. Ale damy im poznać, że zrozumiałem ich. Namaluję obraz, na którym wykonują na mnie wyrok śmierci. Może w ten symboliczny sposób okupię się. Może się tym zadowolą. I tak powstaje obraz Wyrok na Matejkę. Ironiczna, ale i smutno-gorzka odpowiedź artysty na ataki konserwatystów związanych z namalowaniem Rejtana. Najpierw powstały oczywiście szkice. Tam widać dokładne twarze wszystkich antagonistów. I w początkowych tych szkicach można było rozpoznać kto zaczł. Potem Matejko się troszeczkę przestraszył i w kolejnych wersjach, w kolejnej ostatecznej wersji pozmieniał, postarzył i tak że trochę nie do końca ich można poznać, ale jak ktoś chce się wpatrzyć to dowie się kto to jest. Tam Kraszewski między innymi oczywiście też się pojawia. Skandal z Rejtanem sprawia, że Matejko zmienił swoją politykę historyczną. Artysta nie potrafił bowiem, drodzy Państwo, trochę przyjmować krytyki. I za wszelką cenę chciał być popularny, a jednocześnie czuł się patriotą i trochę rozumiał te ataki na ten obraz. I Rejtan zakończył pewien etap w twórczości Matejki. To jest taki etap rachunku sumienia. Odtąd Matejko starał się wybierać i pokazywać w swoich obrazach sceny z historii Polski, które przynosiły państwu polskiemu chlubę. Choć często ta chluba podszyta była gorzką refleksją. Stan finansów po skandalu z Rejtanem, stan finansów Matejki nie był najlepszy. Niemniej jednak artysta był na tyle znany, że każdy kolejny obraz przykuwał jego uwagę. W 1869 roku maluje Unię Lubelską. Batorego pod Pskowem i cały szereg obrazów. Te obrazy odnoszą sukces, jego finanse zdecydowanie się poprawiają. Podróżuje między innymi do Stambułu, a także staje się właścicielem domu przy ulicy Floriańskiej, tam, gdzie dzisiaj mieści się dom Jana Matejki, czyli Muzeum dom Jana Matejki. I tutaj cieramy, drodzy Państwo, do roku 1873. I tutaj to jest ten moment dla wszystkich torunian bardzo ważny. Bo właśnie wtedy powstaje astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem 1872-73, tak powinien być datowany tenże, tenże obraz. Obraz, który powstał na rocznicę kopernikańską, 400-lecie 400, 400 400 urodzin Mikołaja Kopernika. Matejko, oczywiście, malując ten obraz, bardzo długo się do niego przygotowywał, a te przygotowania już rozpoczął w 1871. I tutaj no oczywiście też ciekawostka, to o czym Państwu mówiłem, jeszcze dwa dni mogą Państwo obraz zobaczyć, jeśli go Państwo nie widzieli. On na co dzień znajduje się w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest dosyć rzadko wypożyczany, to, to jest naprawdę duża gratka że tenże obraz można zobaczyć no, tutaj na miejscu, nie jadąc na przykład do Krakowa. Matejko oczywiście inspirował się zachowanymi wizerunkami Kopernika, to co Państwu powiedziałem oczywiście słynnym portretem z Muzeum Okręgowego, ale wybór sobie może troszkę powiększymy wybór modela padł, na osobę oczywiście też żyjącą, czyli na Henryka Lewitu. Henryk Lewitu był lekarzem, miłośnikiem sztuki, prywatnie przyjacielem artysty, ale także, co nie jest bez znaczenia, był bratem tragicznie zmarłego Karola Lewitu. Jak znają Państwo dobrze polską historię XIX wieku, Karol Lewitu był yy, yy, Polskim patriotom, który y, wsadzony do więzienia nie chciał wydać swoich towarzyszy i popełnił samobójstwo, podpalając swój siennik i ginąc y, w płomieniach. Y, Jacek Kaczmarski i Przemysław Gintrowski napisali taką y, y, piosenkę o tym, o Karolu Lewitu. Y, y, obraz ma też swoją toruńską historię. Otóż y, chcieli go bowiem kupić prusacy. Jeszcze w trakcie malowania, w 1872 roku. Matejko jednak odmówił mimo tego, że zleceniodawca, jakim był tytuł z działyński, wycofał się ze zlecenia. I Matejko nie miał de facto pieniędzy na, na malowanie, na skończenie tego obrazu. Ale Wtedy drodzy państwo Matejko założył patronata i udało mu się przez internet zebrać pieniądze na za zapłatę. Nie, a tak poważnie, rzeczywiście ogłosił zbiórkę yy, i tak udało mu się zebrać pieniądze po to, żeby pokryć koszty. Yy, w 1873 roku obraz przekazano Uniwersytetowi Jagiellońskiemu jako hołd i uczczenie studenta tejże uczelni. I co się teraz dzieje, drodzy Państwo, na obrazie, bo to jest chyba najciekawsze. Na obrazie astronoma otaczają narzędzia pracy, które przypominają o jego badaniach i odkryciach. Po lewej stronie, oparta o balustradę, tutaj stoi tablica ze schematem układu słonecznego i wyraźnie zaznaczono tutaj Słońce Sol w centrum wykresu oraz Ziemię Terra. O Na zbliżeniu byłoby bardzo dobrze widać. Kopernik przedstawiony jest na tle katedry fromborskiej. I tutaj trochę też widać zalew wiślany. Co ciekawe, Matejko nigdy nie był w tym mieście, we fromborku. A swoje wyobrażenie o jego architekturze czerpał ze zdjęć fotografa Karola Bejera. Najbardziej oczywiście, drodzy Państwo, wyróżnia się tenże oto wielki sprzęt. To jest trójkąt paralektyczny, czyli trikwetrum. Ów trójkąt służy do wyznaczania paralaksy księżyca i obliczania jego odległości od Ziemi. Ale są tu też pewne błędy. To co to są za błędy? Otóż obok otwartych ksiąg, tutaj, te, te, te księgi, znajduje się, e, znajduje się Miarka calowa, a także szeroki cyrkiel proporcjonalny, zwany też cyrkielem Galileusza i luneta. Te dwa ostatnie przyrządy na pewno nie mogły należeć do Kopernika. Tu macie Państwo tę lunetę, tu macie miarkę, a tu ten przyrząd zwany cyrklem Galileusza. One oczywiście nie mogły w owym czasie, w czasach Kopernika, istnieć, bo dopiero Galileusz je stosował. Ale dlaczego Matejko to zrobił? To już bardzo łatwy i, i, i łatwa odpowiedź jest na to pytanie. Dlatego, że Galileusz kontynuował dzieło Kopernika, i tym samym Matejko chciał zasugerować, że to jest pewnego rodzaju ciągłość, że urodzony w Toruniu wielki astronom zapoczątkował coś, co kontynuowali inni, często płacąc za to bardzo, bardzo wysoką. Cenę. Ciekawe jest, drodzy Państwo, też światło w tym obrazie. Mamy noc, a jednym widocznym źródłem światła poza gwiazdami jest metalowa latarnia. Tutaj. Postać kopernika jest bardzo wyraźnie oświetlona, ale jest pewna nieścisłość. Pada światło z tejże strony, więc to ten trójkąt powinien dawać cień. A on nie przysłania twarzy Kopernika. Tak jakby twarz ma, yy, yy, Kopernika była oświetlona jakimś światłem boskim światłem, który bije od astronoma, a nie pada na niego. Wizja przedstawiona w obrazie jest zbieżna, drodzy Państwo, z pewnym poematem poematem Józefa Szujskiego, historyka i przyjaciela artysty. Otóż Szujski stworzył taki po poemat Kopernik, poemat dramatyczny, osnuty na tle historycznym. Tenże mm, dramat został wystawiony w Krakowie w lutym 1873 roku, właśnie na rocznicę kopernikańską. I tam padają takie słowa. Tutaj będę cytował po poezję z XIX wieku. Słuchaj, gwiaździsta była noc świetlana. Na frauń borskiej klęczałem wieżycy, szukając wielkiej niebios tajemnicy. I ku ramionom, wzniesionym w zachwycie, spłynęła ku mnie tajemnica pana, spłynęło ku mnie wielkie świata życie. To, co się w cyfrach i piśmie łamało, jedna mi chwila podała natchnienia. Natchnienie szatę pewności przybrało. W dowód urosły moje przypuszczenia. Jak widzicie Państwo? To mogłaby być po prostu ilustracja tego, o czym pisał Szujski. Według Jarosława Krawczyka, wybitnego badacza twórczości Matejki i autora takiej książki Matejko i historia, dla artysty Kopernik był przykładem uczonego astronoma, humanisty, który potrafił pogodzić rozum z wiarą. Jest to więc połączenie boskiego natchnienia, Pełna wizji, twarz kopernika, ale też ten blask, który na niego spływa, który nie sprawia, że nic nie rzuca na niego cień. Połączenie właśnie tej boskości z latami żmudnej pracy i naukowych badań. To nie mógł być akt, tylko i wyłącznie geniuszu, ple, przebłysk geniuszu. To było połączenie geniuszu, z latami pracy. Doświadczeń i badań. Warto też zwrócić uwagę, drodzy Państwo, na pewną rzecz, a mianowicie tutaj na taką splątaną linę. Ta lina, drodzy Państwo, ona się urywa. Urywa w pewnym momencie, jest przerwana. Tak jakby ktoś ją przeciął. To przerwanie wypada dokładnie pod Galileuszowską lunetą. To trochę tak, drodzy Państwo, jakby kopernik uwolnił ziemię. Która dotąd stała w miejscu i była skrępowana. Obserwacje gaileusza, stąd to przerwanie dokładnie pod, yy, yy, dokładnie nad lunetą gaileusza, yy, dało wolność, wolność naszej planecie, a obserwacje gaileusza tę wolność potwierdziły. Oczywiście, obraz po namalowaniu budził bardzo mieszane uczucia. Nie szczędzono pochwał, ale i duże, duża tutaj była zasługa krytyk. Między innymi Stanisław Tarnowski, Stanisław Tarnowski również został przedstawiony na obrazie wyrok na Matejkę, bowiem wcześniej już krytykował y, bardzo mocno Rejtana. E, skrytykował w taki sposób oto y, tenże obraz, y, twierdząc, że ten obraz y, to y, jest w pewien sposób kłamstwem. Bo patrząc na. Jest nieszczery, bo patrząc na twarz Kopernika, on zaczął dostrzegać tutaj, że to jest jak. To, to nie jest prawdziwy Kopernik. Tu brakuje prawdy w tym obrazie. I taki cytat tutaj. To jest aktor, który patetyczną scenę gra. To nie jest wielki człowiek, który wielką chwilę ma. I mimo wszystkich uwag krytycznych. Obraz Matejki cieszył się i cieszy się zresztą do dziś, czego dowód na to, ile osób odwiedziło w Toruniu tenże obraz, ogromną popularność. Obraz zakupiono za 12 tysięcy guldenów, przekazano do zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1873 roku, i to jest, drodzy Państwo, ważna bardzo data, bo w 1873 roku Czesi proponują Matejce objęcie dyrekcji Akademii w Pradze. I mimo, że propozycja wiąże się z naprawdę niezłymi yy, warunkami finansowymi, Matejko odmawia. Tym bardziej, że Austriacy chcą zlikwidować w Krakowie skromną Szkołę Sztuk Pięknych. Na całe szczęście, wtedy całe środowisko uczniów bardzo silnie protestuje i sprawia, że namiestnictwo godzi się na powołanie akademii. Matejko zostaje dyrektorem. I bardzo silnie zaczyna działać na rzecz pozyskania dla szkoły środków. I bez wątpienia jest mega skuteczny w swoich działaniach. Można powiedzieć, że naprawdę zadziwia jego aktywność. Mimo, że boryka się z problemami w szkole, ciągła walka o pieniądze, o etaty, a także do głosu dochodzi coraz silniej jego choroba i choroba przede wszystkim jego żony, choroba psychiczna jego żony, cały czas jest aktywny malarsko. A do tego zadziwia wręcz hojność i bezprecedensowa, bezinteresowna pomoc, jaką sam Matejko z własnej kieszeni daje na szkołę. To jest coś naprawdę niezwykłego, bo drodzy Państwo, to, że on był szefem, dyrektorem tejże szkoły zmieniło polską sztukę nie mniej tak samo bardzo, jak jego. Dzieła. To właśnie też wtedy powstają jego obrazy, takie jak zawieszenie dzwonu Zygmunta, Hołd Pruski, no i oczywiście Bitwa pod Grumwaldem. We wszystkich tych obrazach gloryfikował dzieje narodu polskiego, skupiając się przede wszystkim na treści, marginalizując zupełnie formę, która niestety tkwiła często bardzo mocno we wtórnej manierze akademickiej. To takie mądre, gładkie słowa, ale coś w tym, drodzy państwo, jest. Obraz Bitwa pod Grunwaldem jest obrazem formalnie niezbyt dobrym, tak można by było to powiedzieć. Ale jednocześnie robi duże wrażenie, bo jest wielki. To jest jeden z największych, a dokładnie drugi co do wielkości obraz Jana Matejki. Nieco większym jest Joanna Dark, ale jest to też dzieło bezprecedensowe i bardzo wyczekiwane. Gdy Matejko ogłosił, że nad nim pracuje, prasa donosiła o postępach nad płótnem. Zresztą Matejko odwiedził też Toruń, drodzy państwo, był tutaj w Toruniu, Jest zresztą taka nawet książeczka o o odwiedzinach Matejki w Toruniu bardzo 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 ciekawa, bowiem gdy Matejko przyjechał tutaj do Torunia, to wyobraźcie sobie państwo, że bardzo wiele osób przyszło na jego powitanie. On był trzy dni w Toruniu, ale co ciekawe, była taka pewnego rodzaju pomyłka, bowiem miał przyjechać w niedzielę. Tłum torunian wyszedł go powitać, czekają na peronie, a tu Nikogo nie ma. Matejko w ostatniej chwili przełożył swój e, przyjazd do Torunia, a z racji tego, że no nie było internetu, nie było e, mediów społecznościowych, no to e, trochę był problem z tym, żeby się ludzie o tym dowiedzieli już następnego dnia, kiedy rzeczywiście Matejko przyjechał, to był zdecydowanie mniejszy tłumek e, osób, które witały Matejkę. Natomiast no, e, nocował w hotelu trzy korony. E, tutaj właśnie na, na rynku starego miasta, tam go też. E, Witano przemowy, na cześć matejki przy kolacji, wszystkich najważniejszych to, toruńskich notabli trwały ponad dwie godziny. Także biedny matejko był bardzo, bardzo zmęczony tymi przemowami, bo one oczywiście były takie wyjątkowo górnolotne, gdzie padały co chwilę słowa mistrzu, wielki, największy malarzu świata itd. itd. No, niemniej jednak tak to trochę wygląda. Paradoksalnie mam wrażenie, że za dużo to się od tego czasu nie zmieniło, bo jak znów przyjeżdża do. Polski, do Torunia, jakiś ważny artysta, to też często te przemowy na jego część trwają bardzo, bardzo długo. Ale bitwa pod Grunwaldem. Wracając do, do, tego, do tego obrazu. Obraz ma być przede wszystkim taką kreacją wielkiej polskiej historii, pokazaniem ważnego momentu w dziejach. Formalnie, co ciekawe, drodzy Państwo, tenże obraz korzysta z, takiej oto, z takiego oto dzieła. To jest Paolo Uccello. Znajdujący się w Luwrze, bitwa pod San Romano i no, ten chaos, który jest na obrazie Matejki, no, on został gdzieś tam zapożyczony, właśnie z bitwy pod San Romano. Ale paradoksalnie ten chaos jest tylko na pierwszy rzut oka, bo wiem tutaj nic nie dzieje się bez przyczyny. Hmm, nawet takie małe, nieznaczące po, pozornie de, de, detale, jak to, że jałmużniczka przy pasie kata, który wymierza sprawiedliwość wielkiemu mistrzowi, to ma wszystko znaczenie, bo jest to właśnie symbol wymierzania sprawiedliwości, ta jałmużniczka. Czyli to. Także, drodzy Państwo, wszystko jest tutaj y, y, ze strony Matejki oczywiście przemyślane. Na pierwszy plan oczywiście wydobywają się dwie osoby wyróżniające się z tłumu. Jest to książę Witold, w wielkim szale bitewnym, tutaj walczący po prostu. No i oczywiście, i oczywiście wielki mistrz krzyżacki Ulrich von Jungigen, umierający, przebijany właśnie za pomocą włóczni, przez bezimiennego. Żołnierza, który jest odziany, drodzy państwo, w lwią skórę, skarżenia z Herkulesem nie są tutaj przypadkowe. W tym zabijaniu mistrza pomaga również Kat, który wymierza przywódcy należną sprawiedliwość. I co niezwykle ważne, ten bezimienny żołnierz zabija mistrza przy użyciu broni symbolu. To włócznia świętego Maurycego, czyli jedna z największych polskich relikwi, prezent od, od Tona trzeciego. I to znowu nie przypadek, że Matejko korzysta akurat z takiego symbolu. Jest to kolejne odwołanie do panowania krzyżaków, którzy mieli chrystianizować. Ale to, ta chrystianizacja szybko wymknęła się spod kontroli. Natomiast zostaje, zostają krzyżacy. Pokonani za pomocą właśnie tej włóczni, która była prezentem od, od Tona III, który legitymizował chrześcijaństwo w Rzeczpospolitej. Jeszcze jeden element zwraca naszą uwagę, jest to ukazujący się na niebie. A, a tutaj mamy trochę po, właśnie powiększenie, takie dałem. Oj, mamy tu właśnie tą włócznię dokładnie widoczną. No, i jeszcze jeden element zwraca naszą uwagę, to jest oczywiście ukazujący się na niebie święty Stanisław. I matejko tym samym kreuje taką narodową mitologię, włączając bitwę pod Grunwaldem do wielkich, niezwykłych bitew historycznych, o których mamy przekazy w historii. Wierzono, że te wielkie bitwy właśnie zostały wygrane dzięki nadprzyrodzonym interwencjom. Taką chyba najsłynniejszą bitwą wygraną dzięki nadprzyrodzonej interwencji była bitwa Konstantyna Wielkiego pod mostem, na moście mulwijskim, gdzie Konstantyn, Konstantyn pokonał Maksencjusza a wcześniej był taki słynny sen Konstantyna, gdzie ukazał mu się anioł i pokazał mu krzyż i powiedział pod tym znakiem zwyciężysz. No i rzeczywiście ten znak się ukazał. Krzyż sprawił, że Konstantyn rzeczywiście wygrał, a Doprowadziło to potem do Konstantyna do tego, że uznał religię chrześcijańską religią panującą, co zmieniło losy świata. No, i ten element, ten św. Stanisław, dodatkowo tworzy taką mitologię narodu polskiego. Recepcja obrazu pokazuje niezwykłą pozycję matejki. On ten obraz odniósł bezprecedensowy sukces, spektakularny sukces. Matejko podczas pokazów obrazów w Krakowie otrzymał z rąk władz miejskich berło sztuki polskiej. To był bez wątpienia wielki triumf malarstwa w sferze publicznej. I choć ta forma była daleka od awangard, to jednak ostatecznie wydaje się, że obaliła tezę Juliana Klaczki o tym, że Polacy nie są w stanie nigdy tworzyć sztuki narodowej bowiem Matejko wykreował w pewien sposób sztukę narodową, choć niestety może była ona daleka od estetycznej doskonałości. Polacy jednak mam takie wrażenie, że nie potrzebowali wówczas estetycznych przeżyć, potrzebowali raczej naturalistycznego mówienia im, że są narodem wybranym, że mogą zwyciężać, że mogą wygrywać, że mogą na nowo wzniecić w sobie ducha patriotycznego, a Matejko swoimi obrazami Gwarantował to przeżycie. Niezwykła była też recepcja tego całego obrazu. Ludzie czcili go jako narodową relikwię, urs do rangi, rangi sakrum. Znane są przekazy, że zwiedzający zdejmowali przed nim czapki, klękali, mówili półgłosem. Był więc czymś więcej niż zwykłym płótnem, ale był też swoistą ostoją patriotyzmu. Traktowanie tego malowidła jako narodowego skarbu potwierdza zresztą fakt, jak chroniono ten obraz w czasie II wojny światowej. Kiedy go wieziono z Warszawy do Lublina, dwóch konwojentów zginęło podczas jego transportu. Płótno ostatecznie ukryto w jednej z podlubelskich wsi. A Niemcom, drodzy Państwo, bardzo zależało na znalezieniu tego malowidła. Wyznaczyli nawet ogromną nagrodę 2 miliona marek za informację, gdzie ukryte jest to płótno. I no, nikt się nie złamał. Ostatecznie nie znaleziono malowidła do końca wojny. Po zakończeniu II wojny światowej, obraz, no cóż, yy, odnaleziono i wydobyto z zacementowanego wcześniej sarkofagu. I 17 października 1944 oficjalnie został przejęty przez Wincentego tego Rzymowskiego kierownika resortu kultury. No i po wstępnym oczyszczeniu i przewiezieniu do Muzeum Narodowego został w latach 1945-1949 odrestaurowany pod kierownictwem zresztą wybitnego naszego konserwatora Bogdanego, Bogdana Markoniego i wkrótce został umieszczony w Muzeum Narodowym, gdzie jest do dziś. Sukces tej sukces, bitwy pod Grunwaldem był, był niepodważalny. To był także sukces u publiczności. Choć krytycy coraz częściej pokpiwają z matejki, ale ten nie przestaje pracować. Pracuje przy renowacji Kościoła Mariackiego w Krakowie. To jest bardzo ważne, drodzy Państwo. Pracuje tam razem z Mechoferem i z Wyspiańskim. Rysuje poczet królów i książąt polskich. Wyspiański i Mechofer są jego uczniami, to są młode chłopaki, które razem z nim tworzą polichromię w Kościele Mariackim. Rysuje poczet królów i książąt polskich, ale cały czas jest w nim trochę goryczy. Wynika to z charakteru, z kompleksu, bo wciąż chce być podziwiany, a zapomina, że jako osoba publiczna. Musi się również liczyć z krytyką. I obok tych ochów Achów, coraz częściej pojawiają się pod jego, o, pod jego adresem słowa krytyki. Krytyki także takiej mówiącej i zarzucającej mu, panie Matejko, pan to tak dobrze wcale nie maluje. Pan estetycznie to jest pan niejaki. To tak trochę hiperbolizując, ale tak mniej więcej to było. Przedostatnim, drodzy państwo, wielkim obrazem historycznym Jana Matejki jest uchwalenie Konstytucji 3 Maja, czyli Konstytucja 3 Maja. Ostatnim były śluby Jana Kazimierza. I to płótno, drodzy państwo, zamyka ewolucję twórczą Jana Matejki. I znów jest to całościowe ujęcie historii. Matejko znowu tworzy takie malowidło, które zdecydowało gdzie zdecydował się sportretować Moment zaprzysiężenia, które miało miejsce w Zamku Królewskim, ale symbolicznie to nie jest ten moment, tylko to jest jakby pokazanie czegoś trochę innego. Płótno bowiem przedstawia pochód posłów z Zamku Królewskiego do Kolegiaty Świętego Jana w celu ponownego zaprzysiężenia wraz z królem tekstu Konstytucji, która została uchwalona 3 maja 1791 roku. Pochód podąża ulicą Świętojańską. Mamy tu rozentuzjazmowany tłum mieszkańców Warszawy. Przejście ochraniają żołnierze. I drodzy Państwo, zobaczcie jak ci żołnierze niezbyt dobrze zostali namalowani. Oni wyglądają troszeczkę tak, jakby byli wszyscy otrztancy namalowani. To pokazuje, tak jak ja, ja dzisiaj się zastanawiałem, czy przypadkiem to nie jest jakiś błąd na obrazie, w sensie, że nie rozciągnął mi się obraz tak cyfrowo, prawda? Ale jednak nie. To tak, to tak pokazując trochę, że no cóż, matejko nie zawsze potrafił w ten sposób. Centralną postacią obrazu jest marszałek Sejmu Wielkiego, Stanisław Małachowski, który to. W lewej ręce trzyma symbol swojej władzy, laskę marszałkowską, a w prawej z triumfalnym geście unosi tekst Konstytucji 3 maja, czyli pierwszej w Europie i drugiej po Stanach Zjednoczonych ustawy zasadniczej, które regulowały prawa w całym kraju. Marszałka niosą posłowie ziemi, ziemi krakowskiej, Aleksandr Linowski i ziemi poznańskiej, Ignacy Wysogota-Zakrzewski. Ten wybór nie był przypadkowy, a to dlatego, że Obaj panowie reprezentowali dwa najważniejsze, dwie najważniejsze ziemie ówczesnej korony, to znaczy Małopolskę i Wielkopolskę. Wielkopolskę. Tym samym Matejko pokazuje, że poszczególne regiony również wspierały uchwalenie uchwały. Tutaj w tle, drodzy państwo, można rozpoznać Tadeusza Kościuszkę. On ma bandaż na głowie, co może sugerować, to, że potem odniósł ranę głowy w bitwie pod Maciejowicami w 1794 roku. Po schodach do kolegiaty wchodzi oczywiście... Zawsze jak notowałem, to nigdy nie pisałem Stanisław August Poniatowski, bo to za długo było, tylko zawsze SAP. No więc tu wchodzi SAP, ale na ramionach ma płaszcz koronacyjny, w którym oczywiście nie występował. Ze, źródłem wiemy, że był, ze źródeł wiemy, że był w mundurze, a nie w płaszczu. Matejko jednak tym płaszczykiem, tym płaszczem, tym zabiegiem legitymizował jeszcze bardziej Konstytucję jako ustawę, która znosiła wolną lekcję. Po środku obrazu przedstawiona jest bardzo, bardzo ciekawa scena tu. Co tu się, drodzy Państwo, dzieje? A. Otóż, drodzy Państwo, tu to się dzieje bardzo, bardzo dużo. Ta scena istotnie ona się rozegrała, ale nie tutaj, w tym miejscu na, na zewnątrz, tylko na Zamku królewskim. Poseł ziemi kaliskiej, Jan Suchorzewski, który był przeciwny konstytucji, przeciwny i konstytucjom, i konstytucji, i reformom. Próbował zabić nożem swojego synka. Chłopczyk wyrywa się ojcu, a za rękę z nożem łapie Stanisław Kublicki, poseł inflancki, jeden z najaktywniejszych działaczy stronnictwa pro reformą. To on właśnie w trakcie obrad wyciągnął na środek swojego syna, krzycząc, że go zabije, mówił o I nie chce bowiem, żeby... Dziecko dożyło czasów niewoli, jakie zgotuje ta uchwała. Z kieszeni Suchorzewskiego wysypała się talia kart. I to jest aluzja do sposobu, drodzy Państwo, w jaki został Suchorzewski przekupiony. A Suchorzewski został przekupiony przez rosyjskiego ambasadora Sztakelberga i przez Branickiego, Sawerego Branickiego. Poseł Kaliski, chociaż nie był dobrym graczem, Zaczął w pewnym momencie grając z Rosjanami wygrywać ogromne sumy. Bardzo szybko wygrał ogromne pieniądze, natomiast oczywiście był z nimi domówiony, że ma protestować przeciwko, przeciwko słynnej konstytucji. Co ciekawe, w czasach insurrekcji Kościuszkowskiej Jana Suchorzewskiego oskarżono o zdradę i skazano na konfiskatę majątku. I karę śmierci przez powieszenie. Ale, ponieważ nie złapano go, nie złapano jego, to wyrok wywołano in effigie. O co chodzi z tym wykonywaniem wyroku in effigie? Drodzy Państwo, to było powieszenie portretu. Jan Piotr Norblin tutaj pokazał wieszanie zdrajców na rynku w Warszawie. Na rynku krakowskim, przepraszam, wieszanie zdrajców 1794. Tych wszystkich, których nie złapano, powieszono ich portrety. Taka bardzo ciekawa prak praktyka. W pochodzie, tu jeszcze cofnę się na chwilkę do tego, w tym pochodzie, tutaj, Matejko sportretował przeciwników Konstytucji. Franciszka Ksawerego Branickiego, Antoniego Polikarpa Złotnickiego, no i to właśnie oni byli przeciwni, oni z pewnością no, byli tymi zresztą proszę zobaczyć, oni są takimi negatywnymi postaciami. Zresztą jak oni są tutaj, jak oni są tutaj ten, ten ukazani, to, to, to ta złość z nich, z nich naprawdę bije. Jak już powiedziałem na samym początku, Matejko chciał za pomocą tego przedstawienia pokazać trochę szerszy kontekst. Ja tu Państwu pokazuję obraz, który jest takim słynnym malowidłem żana, żaka Luisa Davida, przysięga do sali do gry w piłkę. Matejko nawiązał do tego obrazu celowo. Chciał, żeby pokazać, chciał pokazać że to co nie udało się Francuzom, Udało się Polakom. A mianowicie, konstytucja została uchwalona, a we Francji konstytucja mimo, mimo przysięgi nie została uchwalona. To bardzo, bardzo ważna kwestia, bo to po raz kolejny wpisuje jakby polską rzeczywistość w kontekst europejski. Warto też zwrócić uwagę, że no. Matejko sportretował w swoim obrazie przedstawicieli wszystkich stanów, którzy idą równoprawnie w pochodzie. Jest i szlachta, i mieszczaństwo, jest, są chłopi, jest stan duchowny, są kobiety. Nie braknie też nawet narodu żydowskiego, stanowiący, stanowiącego w owym czasie bardzo duży procent narodu polskiego. E, tym samym, proszę wybaczyć trochę za patos, ale wraz ze Stanisławem Małachowskim solidarnie kroczy cały naród polski. Jeśli chodzi o kwestie formalne, to całość jest namalowana w typowym oczywiście Matejkowskim stylu, ale no widać wkradanie się pewnych nowości. A mianowicie, Matejko zaczął troszeczkę bardziej syntetyzować kolor, trochę ma inne podejście do nakładania barw i ta jego paleta stała się ciutkę bardziej impresjonistyczna. To jest dowód na to, że mimo tego, że Matejko był dosyć już podstarzałym panem, próbował asymilować nowości, którym poddała się w owym czasie cała Europa. Drodzy Państwo, w ostatnich latach życia Matejko bardzo podupadł na zdrowiu ciągle pracował, tworzył, ale też stał się zgryźliwy, a często też prowokował sam sytuacje stresowe. Po to, chyba żeby poczuć się w centrum uwagi. Zmarł w wieku 55 lat w Krakowie i tam też został pochowany. Legenda głosi, że gdy umierał, jego ostatnie słowa brzmiały tak: Módlmy się za ojczyznę, Boże Błogosław dzieci. W czasie jego pogrzebu spontanicznie w tym pogrzebie wziął udział cały Kraków. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi żegnało artystę w ostatniej drodze na cmentarz Rakowiecki. Bił dzwon Zygmunta. Jeśli, drodzy Państwo, chcielibyśmy teraz podsumować, to chyba wszyscy mamy pewien problem z Janem Matejką. Ma z Janem Matejką. Zarówno historycy, historycy sztuki, ale i zwykli Polacy. By kim on właściwie był? Geniuszem? Czy tylko twórcom monumentalnych kiczów? Nie wiem, Michałem Wiśniewskim polskiego malarstwa, czy może wręcz przeciwnie, Krzysztofem Pendereckim? Myślę, że odpowiedź nie jest taka prosta. Jest zdecydowanie bardziej złożona. Z mojego wykładu mam nadzieję, że widzieli Państwo, że Matejko bez wątpienia dla sztuki polskiej ma niezwykłe zasługi. To on, drodzy Państwo, sprawił, że malarstwo wreszcie stało się przedmiotem dyskusji ale to jemu zawdzięczamy także szkołę akademię sztuk pięknych gdyby nie akademia to kto wie czy rozkwitłyby takie talenty jak talent Józefa Mehoffera talent Stanisława Wyspiańskiego talent Jacka Malczewskiego w późniejszym troszkę czasie to on wreszcie zagospodarował naszą wyobraźnię historyczną sprawił że całe pokolenia Myślą matejką. I paradoksalnie to jest trochę mój zarzut, bo to właśnie malarstwo matejki sprawiło, że nasza rodzima sztuka daleka jest od awangard, daleka była od awangard, że my w Polsce uznawaliśmy sztukę matejki za rewolucyjną, bo tak, ona dla nas była rewolucyjna. Podczas gdy w istocie, pod względem formalnym, ona była epigońska. Ona była wtórna. Przez matejkę nigdy nie byliśmy na czele stawki. Nie byliśmy w stanie wyjść spod takiej przemożnej dominacji naturalistycznej. Co mam na myśli? Drodzy Państwo, u nas trudniej przyjmowały się awangardy, trudniej przyjmują się w dalszym ciągu. Trudniej jest nam zrozumieć malarstwo abstrakcyjne, bo cały czas. Dlaczego? Bo cały czas myślimy matejką. Cały czas mamy przed oczyma, że pięknie odwzorowany koń to jest sztuka, a kilka kresek to bohomas i tak każde dziecko potrafi namalować. A prawda jest niestety zdecydowanie bardziej złożona. To w jakimś stopniu też jemu zawdzięczamy to, że lubujemy się w kiczu jako naród, że jesteśmy w stanie przełknąć zupełnie bezproblemowo, jeśli Odnosi się do ważnych wydarzeń w dziejach naszego narodu. Formę, nawet bardzo złą, formę malarską. Ale przecież portretujemy wybitny, ważny temat. Więc to nie może być złe. A jednak jest. Albo y, właśnie, no tak, tak trzeba myśleć troszeczkę też y, y, o Matejce. Y, ale z drugiej strony, w zbiorowej wyobraźni. Matejko żyje cały czas i ma się dobrze i jest chyba genetycznie zakorzeniony w każdym Polaku. Drodzy Państwo, tu mamy takich kilka przykładów tego, że matejkowskie motywy żyją cały czas wśród nas, wśród młodych ludzi również. Proszę zobaczyć, tu kilka takich memów internetowych albo, uwaga, salto robię. Oceniając postać Matejki, można się na nią zrzymać. Można oskarżać go o kicz, drodzy Państwo. Ale z pewnością, i mówię to z pełną tego słowa świadomością, nie można odmówić Matejce wielkości. Dlaczego? Drodzy Państwo, w końcu zaimponować polskiemu narodowi żeby zapłodnić polski naród ideami trzeba być zaiste geniuszem i chyba takim był właśnie Jan Matejko. Dziękuję państwu bardzo za wykład i za posłuchanie tego wszystkiego. A tu mają Państwo bibliografię. Dobrze. I drodzy państwo, to też jest czas na to, żeby jak mają Państwo jakieś pytania, to to, żeby Państwo te pytania może zadawali. Ja oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć, jeśli będę znał odpowiedzi, choć, no, akurat, jeśli chodzi o Matejkę, może nie jestem najwybitniejszym specjalistą, jeśli chodzi o sztukę polską. Tutaj jakieś pytanie mamy. Tak? Czy jest jakieś pytanie, czy ktoś ma z Państwa? Najpierw odpowiem tutaj na. na, 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 na widowni, jeśli Państwo mają jakieś pytania. Natomiast mam też trzy czy cztery pytania z internetu, więc też te pytania postaram się Państwo za zaraz zadać i spróbować na nie odpowiedzieć. Kurczę, chyba wyczerpałem temat, bo, 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 państwo, bo Państwo pytań nie mają. Dobrze, to ja spróbuję odpowiedzieć na te pytania z, z internetu. Pani Wiesława pyta. Ile myślenia jest w, na obrazie Matejki Wernychora? Czy z przystańczyków, pani też Wiesława zapytała, czyli to polska Kassandra. Co do zmyślania w obrazie Matejki, no, cały temat jest tematem na poły mitologicznym, w związku z czym to, to raczej w ten sposób należy, należy go analizować. Ale przyznam się, że nie badałem tego tematu i nie potrafię dokładnie udzielić takiej, takiej odpowiedzi. Jeśli chodzi o Stańczyka, czy to jest polska Kassandra? Na pewno, to jest na pewno dobry trop. Pan Mieczysław pyta na obrazie ze skargą: Dziwne jest światło, że Randol nie oświetla wszystkich twarzy, więc skąd ono się bierze? Zazwyczaj problemy ze światłem u Matejki są takie same. To znaczy, Chęć pokazania boskiej jakiejś interwencji. Skarga jest natchniony, skarga jest równy Bogom. No, tam trochę przesadzam, ale to jest to myślenie tako, takie, że to jest trochę namiestnik boski. I, i dlatego na jego, dlatego te problemy ze światłem, czy światło, które nie zachowuje się tak jak światło. Na obrazie normalnie, stąd się prawdopodobnie biorą. Rękawica rzucana jest też widoczna na obrazie z Joanną Dark. Powielany pomysł. Być może, być może musiałbym się temu bliżej przyjrzeć. Czy Matejko, jeszcze jedno pytanie od pana Mieczysława: Czy Matejko malował obrazy samodzielnie, czy też wspomagał się uczniami, zwłaszcza w cyzelowaniu tych detali? W większości. Malował je samodzielnie, jeśli chodzi o te wielkie jego obrazy. Natomiast tak, pomagał, wspomagał się oczywiście uczniami w przypadku polichromii do krakowskiego kościoła Najświętszej Marii Panny, bo tam pomagali mu jako pełnoprawni współtwórcy Józef Mehofer i Stanisław Wyspiański. I tu jeszcze jedno pytanie. Skąd my współcześnie znamy wieszanie portretów polityków? Panie Mieczysławie, nie wiem. A proszę sobie odpowiedzieć na to pytanie samemu. Drodzy Państwo, E, tak, albo dobrze, już nie będziemy ciągnąć tego, tego, tego tematu, bo, bo, bo jesteśmy, jesteśmy na streamie. Drodzy Państwo, tutaj mają Państwo bibliografię, tutaj Państwo mają do mnie na gdyby ktoś chciał do mnie napisać i podzielić się jakimiś jeszcze informacjami albo jakimiś przemyśleniami, albo może jakby ktoś z Państwa chciał po prostu zaproponować jakiś temat na kolejny przyszłościowy wykład. Nie mówię, że od razu na przyszłe tu arterie bym w stanie był przygotować ten temat, ale na pewno może warto byłoby się zająć jakimś, jakąś rzeczą, która Państwa interesuje. To też w ten sposób zwracam się do wszystkich, którzy nas oglądają na transmisji. Podczas transmisji być może mają Państwo jakieś ciekawe przemyślenia, mają Państwo też jakiś pomysł. Co by Państwo chcieli na kolejnych sztukarteriach usłyszeć? Postaram się przyjrzeć temu wszystkiemu. A dziś już życzę Państwu dobrej nocy. Myślcie o Matejce. No i cóż, jeżeli macie możliwość, to odwiedźcie Muzeum Okręgowe w Toruniu i zobaczcie obraz Astronom Kopernik rozmowa z Bogiem. Dziękuję Państwu bardzo. Dobrej nocy. Ja wiem tylko z internetu, że dużo. Natomiast myślę, że trzeba byłoby zapytać panią dyrektor Olę Mierzejewską. Pozdrawiam serdecznie panią dyrektor.